Witam wszystkich Państwa w uroczystości 40-lecia nadania imienia Henryka Sienkiewicza w Szkole Podstawowej w Lajgrodzie. Witam zaproszonych gości w osobach. Panią Justynę Markowską, reprezentującą Starostwo Powiatowe w Lajgrodzie. Pana Piotra Mieleckiego, zastępcę burmistrza Lajgrodzie. Księdza Hieronima Majżuka. Witam przybyłych na uroczystość Rady, Rady Miejskiej w Lajgrodzie. Witam pana Marka Kostrzewskiego, dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej. Witam panią Wiesławę Milewską, pracownika do spraw kadrowych Witam panów Jana Granackiego i Janusza Sobolskiego. O zabranie głosu poproszę pana Janusza Sobolewskiego. Szanowni zebrani, przede wszystkim cała społeczność szkolna na czele z panem dyrektorem zgromu pedagogicznym, tudzież pozostałych goście według przedstawionych stanowisk i godności. Jest to szczególna uroczystość, którą obchodzimy już po raz drugi, przynajmniej jako okrągła rocznica, tym razem 40-lecie nadania imienia Henryka Sienkiewicza naszej Lajgrodzkiej Szkoły Podstawowej. Myśląc i biegnąc wstecz, czyli sięgając do przeszłości, musimy powiedzieć, że nauczanie na ziemi lajgrodzkiej, a przynajmniej w Lajgrodzie, ma już wielowiekową tradycję. Z dostępnym źródłem wynika, że już 300 lat temu w Lajgrodzie była szkoła. Tymi źródłami są właśnie inwentaria, czyli takie spisy parafialne. I jeden z nich z 1721 roku już wymienia, że przy kościele funkcjonowała szkoła. Natomiast drugi taki spis, sporządzony pod koniec XVIII wieku, dokładnie w 1783 roku, opisuje już dokładnie, jak ta szkoła funkcjonowała, kto w niej uczył. Na przykład, że dyrektorem był Franciszek Jurecki, a więc podane jest jego imię i nazwisko. Podane jest też liczba uczniów, a było ich 26, czyli znikomo, jak na owe czasy, kiedy to parafia liczyła ponad 3000 ludzi. No ale uczyli się na elementarzach, na gramatykach, co świadczy, że już do naszego terenu dodały postanowienia Komisji Edukacji Narodowej, a więc pierwszego polskiego, możemy powiedzieć, Ministerstwa Oświaty i Wychowania. W tym również spisie mamy bardzo istotną informację. Za szkołę, za uczęszczanie na zajęcia do szkoły trzeba płacić. Po wtóre, uczniowie uczyli się w jednej sali, można powiedzieć, jakby w jednej klasie, wszyscy. I kondycji załóżmy szlacheckiej, czyli z powodzenia szlacheckiego było kilkoro, 14 było zaś ze mieszczan lajgrodzkich, no i tylko 4 dzieci pochodzenia miejskiego. Co z tego wynika? Dostępność nie była powszechna wówczas. Tak też było w następnych latach, w wieku XIX. Początkowo więc szkoły przez pierwsze stulecia były to typowo szkoły uczniów parafialnych.
W XIX wieku najczęściej nauczającym w szkole był miejscowy ksiądz wikariusz. Tak było na przykład w 1874 roku, gdzie około 120 już było uczniów. Niby to dużo, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wówczas w parafii Rajnów rodziło się około 400 dzieci, no to ten procent nauczających, pobierających naukę, uczących się, nie był zbyt wielki. Pod koniec wieku XIX zaczyna w Rajnowie i w Bełdzie również, bo należeliśmy wówczas do gminy Bełda, aczkolwiek siedzibą tej gminy była, jak wówczas nazywana, osada Rajnów, który po okresie powstania styczniowego stracił prawa miejskie. I była tutaj szkoła carska, czyli urzędowa szkoła rosyjska, w której nauczyciel nauczał w języku rosyjskim. Była to szkoła trzyoddziałowa z klasą wstępną, a więc w sumie 4 lata. Nauka w niej trwała, prawdopodobnie jak również w tych poprzednich naszych szkołach w wieku XVIII i XIX, nie tak jak dzisiaj, 1 września, gdzieś tam do świętego Jana, tylko jak podają źródła, nauka trwała w tych szkołach od świętego Michała, czyli gdzieś tam do końca, do 28 września, do świętego Wojciecha, więc pod koniec kwietnia kończono nauczanie. Miało to związek z zajęciami w rolnictwie, z którego pochodzili uczniowie, a więc dziadka była wykorzystywana dzieci do prac polowych. O jakiejś formie szkoły w rozumieniu dzisiejszym możemy mówić dopiero od 1918 roku. W zasadzie nawet wcześniej, bo już okupacyjne władze niemieckie podczas I wojny światowej pozwoliły na tworzenie szkół polskich. W Rekrodzie też powstała taka szkoła. Pierwszym jej dyrektorem we wrześniu 1918 roku został Jakub Nowicki, po nim zaś Wincenty Budrewicz, który był dyrektorem do 1921 roku. Ta szkoła rozwijała się. Była to szkoła najpierw kilkuklasowa, potem siedmioklasowa, trzeciego stopnia, a więc stopnia najwyższego. Na skutek tak zwanej reformy Jędrzeja Wieczorskiej z 1932 roku. Siedmioklasowe szkoły to też ciekawa zmiana. Można było uczyć się 7 lat, a mieć wykształcenie tylko 4-klasowe, bo to była tak zwana szkoła pierwszego stopnia, do której to 7 lat ten kształt uczeń, ale miał świadectwo za ukończenie 4 klas. Drugiego stopnia to 7 lat się uczył, ale uzyskiwał świadectwo za 6 klas. I dopiero szkoła trzeciego stopnia, tak jak była właśnie szkoła w Rajnowie, była szkołą pełną. Czyli po 7 latach 7 klas szkoły podstawowej. Oczywiście tu należy wspomnieć, że wielu nauczycieli w tym okresie tworzenia się naszej państwowości pochodziło z Polskiej Organizacji Wojskowej, a więc tej tajnej organizacji, która doprowadziła do powstania państwa polskiego, między innymi. Ale główna miała tych ludzi, tych synów tej ziemi, jak to wynika chociażby z zapisów parafialnych, tych synów gospodarzy miejscowych, było nauczycielami ludowymi, a potem po zakończeniu działań wojennych, zwłaszcza po wojnie bolszewickiej 1920 roku, stawało się nauczycielami. I to jest ciekawostka. W okresie międzywojennym, czyli w latach 1918-1939 w Rajnowie łącznie pracowało 35 nauczycieli. I proszę Państwa, 14 było pań, a 21 panów. A więc o feminizacji, czyli... Tak, dopiero możemy mówić o wojnie, na co właśnie druga wojna miała szczególny wpływ, bo wielu właśnie nauczycieli zostało powołanych do wojska, wielu było oficerami rezerwy, zginęło chociażby w Katyniu czy Polsce, podczas działań wojennych września 1939 roku. No i oczywiście po okupacji sowieckiej nastąpiła okupacja niemiecka, bardzo tragiczna. Bo w ogóle
szkoły wykonywano takim wysiłkiem właśnie starań miejscowego społeczeństwa. W latach 1837-1839 zamienili Niemcy na nawiasem z porządku, a potem na warsztaty samochodowe z przemysłem i niemieckie. No i oczywiście trzeba po wojnie było to wszystko odrestaurowywać, budować, poniekąd odremontowywać na nowo. Ale w okresie II wojny światowej ważną rolę odegrały miejscowe panie, nasze rejoncianki, nauczycielki, takie jak Maria Bodzińska z domu Gęsiu, jak pani Józefa Kurkiewska, jak pani Lucyna Gałaszewska, jak pan Jan Orzechowski, jak pan Orłowski i kilku jeszcze innych, którzy wprowadzili tak zwane tajne nauczanie. Dla najmłodszych mogę tutaj wtrącić, że tajne nauczanie po prostu Niemcy zakazali nauczać. Polak był po to, żeby pracować, a uczyć, pisać czy liczyć, liczyć mógł tam umieć do 500, a więcej nie było potrzeba, tak jak wiedzieli Niemcy. Za tajne nauczanie groził obóz koncentracyjny. Ale te panie zbierały po kilkoro, nawet kilkanaścioro dzieci i nauczały je we własnym domu, gdzie zaśpiewano obóz na stół, kładziono zabawki, dzieci przychodziły, zabawki chowano, wyciągano podręczniki jakieś stare, jakieś niemieckie plakaty na odwrocie pisano, czy na jakichś workach papierowych. A oczywiście jak pies zaczynał szczekać, to wszystko chowano i dzieci dalej się bawiły, bo być może znajdą się niepożądane gości, jak chociażby niemieckie żołnierze. Rajmund został wyzwolony z pod okupacji niemieckiej 23 stycznia 1945 roku. I wówczas to pani Bogińska zaczęła się organizować z tymi paniami, by odnowić nauczanie w rajmundzkiej szkole. I w tej szkole, która była właśnie tam, na ulicy dzisiejszej szkolnej, w tak zwanej dzisiaj starej szkole, wstawiono okna, drzwi, przywieziono z Prusów Wschodnich, ławy szkolne, tablice. I już w marcu 1945 roku rozpoczęło się tutaj nauczanie. Nauczanie, które trwa, a nie przerwanie do dnia dzisiejszego, bo dzięki Bogu nie mamy żadnych konfliktów ograniczających tę naukę, chociażby młodego pokolenia. No i oczywiście nastał ten rok 1979, którego rocznicę dzisiaj obchodzimy. Wielu z nas było wówczas świadkami tego wydarzenia, kiedy to miejscowej szkole zbiorczej wówczas w Rajgrodzie nadano imię noblisty, autora Adis Henryka Sienkiewicza. Na pewno nieraz o tym mówiliście, a ja chciałbym tylko przybliżyć ten na koniec aspekt, który spowodował, że właśnie wasza szkoła ma imię tego słynnego, jednego z największych polskich pisarzy. Motywacją do wniosku było zdanie, że dziadek Henryka Sienkiewicza pracował w niedalekiej właśnie wsi jako leśnik. Konkretnie. Dziadek Henryka Sienkiewicza, nazywał się Józef Sienkiewicz, był wielkim patriotą, bo jako młodociany już wziął udział w insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku. Walczył między innymi pod Macierzycami, gdzie ranny Kościuszko dostał się do niewoli, powstanie upadło. Potem był w Legionach Dąbrowskiego we Włoszech. Walczył pod komendą generała Józefa Zajączka. Rozwiązano legiony w 1804 i powrócił do Polski ze swoim kolegą. W krótkim czasie, bo właśnie w październiku 1807 roku został mianowany nadleśniczym leśnictwa Rajna. Wówczas nazywano leśnictwa, ale dzisiaj to tak samo jak wymiar leśnictwa. A nadleśnictwo ówczesne Rajna było bardzo rozległe. Sięgało praktycznie od Wisny po Augustów, od Bieprzy po granicę Prusów, a więc po Zielonych Jeziora Rejowych, tak obrazowo mówiąc. A więc ten nadleśniczy, czy nadleśnie, wówczas pisano, mianowany był nawet nadleśnik Puszczy Węgrowskiej. Oto był tutaj
nadleśniczym, czyli ten dziadek naszego pisarza, był nadleśniczym na Grodzkim od 1807 do 1816 roku. A więc śmiało możemy powiedzieć, że w okresie funkcjonowania księstwa warszawskiego, wobec owej napoleońskiej namiastki polskiej państwowości. Oczywiście tutaj rodziły się kolejne dzieci pana nadleśnego Sienkiewicza, między innymi 30 czerwca 1813 roku urodził się ojciec Henryka Sienkiewicza. No między innymi stąd może na kartach trylogii Krzyżaków możemy spotkać również Najmę wymieniony razem się zainteresowanym w jakich okolicznościach, a nawet w filmie Potop była wzmianka o tym, chociażby Sienkiewicze o tej się. Na zakończenie mogę powiedzieć takich kilka ciekawych anegdot, bardzo krótko, bo wiem, że czas mnie obiekuje. Między innymi, wracając do tej szkoły carskiej, gdzie nauczano po rosyjsku, mój dziadek w 1898 roku, a więc odciągamy jak już to daleko, 120 lat temu, prawda? Poszedł do tej szkoły carskiej, zaprowadził go jego ojciec, posadził w ławce i kazał czekać na nauczyciela. Sam poszedł na rynek, czyli na dzisiejszego rynku parku miejskiego w Rejdrodzie. Ale za chwilę ogląda się, patrzy, a ten jego synek, ten mój dziadek, obok już jest. No co ty mówisz, czy szedłeś z powrotem? A no tak, mówi, bo nauczyciel mnie wezwał, kazał powiedzieć jednak, jak się nazywa. Zapisał i powiedział, idź na miasto. To ja czapkę nawet przeszedłem do miasta. Po prostu jest to humorystyczne, ale zarazem bardzo, prawda, takie wymowne. Po tych latach rusyfikacji proszę zwrócić uwagę. Idący do szkoły siedmiolatek, na pewno nie inni, tak samo, nie bardzo rozumieli ten język rosyjski, bo przecież rodzina w domach mówiono wyłącznie po polsku. To też była jakaś forma zachowania narodu, polskości, tradycji. Inny, może śmieszny przypadek, pewnie dotarł również, ja w ogóle w swoim życiu myślę, że chcę powiedzieć o bardzo fajne daty, jeżeli chodzi o szkolnictwo. Urodziłem się kapitanem w celem roku szkolnego po 31 sierpnia. A więc 31 sierpnia skończyłem 7 lat i następnego dnia już do szkoły. I było to w roku szczególnym, w roku 1966, a więc w roku naszego tysiąclecia Chrztu Polski, naszej państwowości. Skończyłem w czasie edukację, nazwijmy to sierpnia, czyli maturę, w roku 1978, w roku, kiedy kiedy papieżem został nasz rodak Karol Wojtyła. Ale mój pierwszy dzień w szkole nigdy nie zapomnę, nigdy nie zapomniano w mojej rodzinie, bo był bardzo nietypowy. Oczywiście zaprowadziła mnie mama do szkoły, bo wsadziła w ławce, a ławki wówczas w szkole to nie taka ława, jak się dzisiaj mówi, czyli prawda, jakaś deska z jakimiś klockami, tylko ława szkolna to miała cztery nogi i to był rodzaj zespolonego stolika z odpowiednio pochylonym kątem blatu i tego siedziadła, na którym się siedziało. No oczywiście w ławce siedziało dwóch uczniów, której dzielił taki, prawda, drewniany rodzaj łącznika między tym siedzeniem a tym ławką. Zaś między na górze, w takich kryzach, było, prawda, miejsce na piórnik, między tymi właśnie wyżłobieniami było okrągłe wyżłobienie, w którym był kałamarz. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, co to jest kałamarz. Jest to rodzaj, prawda, szklanego pojemnika, najczęściej szklanego na atrament, bo się wówczas pisało piórem. Stalówka. No i oczywiście były też kałamarze plastikowe. I mój kolega z ulicy wsadził rękę pod ten stolik i tak ten kałamarz wypchnął, on był pusty, tak fajnie wyskakiwał, po tym placie tak skakał, myśmy go łapali. Następnego dnia poszedłem do szkoły, rzeczywiście stolistę. Ładnie ubrany, krótkie spodenki na kart, bo tak wówczas też chłopcy chodzili w białych skarpetkach pod kolanówkach. I chciałem nowemu koledze też pokazać, jak ten kałamarz skacze w rękę. Tylko nie przewidziałem, że już w tym kałamarzach jest atrament na lawę. Oczywiście wypchnąłem energicznym ruchem spod spodu.
oczywiście mama całowała na ręce, ojciec ze świetla się pokładał, bo mówi, jak twój synek pierwszy dzień w szkole przeżył. No to takie są też właśnie przygody. Oczywiście szkoła nasza chodziła na różne, prawda, okazje do lasu i nad jezioro. Nad jezioro, czyli tam gdzieś w okolicy Księżycowego Gniazda, gdzie były spędzane różnego rodzaju święta, wiosenne, ale przede wszystkim dzień dziecka. Chodziliśmy też do lasu w okolice Tawy i proszę sobie wyobrazić, w tym czasie było to bardzo bezpieczne. Czada, szkoła szła szpanerem, szeregiem z nauczycielami poszczególnych klasy, drogą krajową numer 61 i na odcinku od rajdrogu do lasu praktycznie nic nas nie mijało, nikt nas nie wyprzedzał. No dzisiaj jest to niemożliwe. Dziękuję bardzo. Thank you.
Przepraszam. Co się stało? Ja chyba się zgubiłam. Zgubiłaś się? Ale kim ty jesteś? Jestem Dara Miss. Podróżowałam ze swoim przyjacielem Stasiem Nerkowskim, ale chyba się zgubiłam. Jasne, a ja jestem Luke Skywalker. Nie płacz, mała, tylko żartowałam. Jestem na niego. Ja nie płaczę, tylko o czym się nie no, słowo daję. Mel, nazywasz się tego jak postać z książki, a dlatego szukasz Stasia. Powiedz jeszcze, że was porwano i podróżowali się po Afryce. Tak, a ty znasz Stasia? Tak, czytałem o nim. I pomożesz mi go znaleźć? Chciałbym, ale nie wiem jak. Sam nie mogę uwierzyć, że jesteś postacią z książki i nie wiem, jak możesz się tu znaleźć. Może zadzwonić po policję. To zbyteczne, drogi chłopcze. Policja nic tu nie da. Po prostu pomóż mi trafić do jej książki. To może pani to zrobi z pani bibliotekarką, więc chyba ma pani większe doświadczenie. Niestety jestem zajęta. Takie historie czasem zdarzają się w mojej bibliotece. Ale to proste zadanie. Poradzisz sobie. Proszę pani, niech mnie zaczeka. Pomożesz mi znaleźć Stasia? To musi być sen. Spoko, pomogę ci. Poszukaj w pustyni w puszczy. Nie umiem znaleźć. A co to jest z podróży do Ameryki? Przepraszam, chłopcze, ale chyba się skupiłem. Nie no, jeszcze tego brakowało. Ja chyba się nie wiem. Musiałem pomylić drzwi. Na pewno. Henryk Sienkiewicz. Aleksander Perel. A ta młoda dama to kto? Jak to? Nie zna pan Nelly? Dzień dobry, jestem Dara Miss. Ja i Stasz Tarkowski zostaliśmy porwani w Afryce. Na szczęście Stasz nas uwolnił. Jechaliśmy dalej na swoim kierunku szukać swoich ojców. Tylko teraz Stasz gdzieś zaginął. Niesamowite. Historia jest książki. Panie Henryku, przecież to pana książka. Moja książka? O czym ty mówisz, chłopcze? Nie napisałem tej książki. A, racja. Jest pan z listów z podróży do Ameryki. Dopiero napiszę pan tę powieść. To prawda. Jestem w Ameryce. Wysyłam stąd reportaże do Polski. Ameryka to fascynujący kraj. Doprawdy. Ale nie rozumiem, chłopcze, co mówiłeś w mojej książce. Ja też nie rozumiem. Więc mówisz, młoda damo, że zgubiłaś towarzysza i podróżowaliście przez Afrykę, a szukaliście na pustyni? Tak, i w puszczy. To byłby świetny tytuł książki. W pustyni i w puszczy. Niech pan zapamięta, w przyszłości na pewno się przyda. Moja książka? O czym ty mówisz? Nie napisałem tej książki. Poza tym, ja piszę pod pseudonimem Litwos. Dziś, czyli w pana przyszłości, nikt go już nie używa. To bardzo dziwne. To chyba jednak nie o Arcymarego. No raczej nie. Powiedziałbym bardziej, że to o potopie szwedzkim. Pamiętam pan, on jeździ Szwedów na Polskę. Ojczyzny. Radzi mi bowiem pozostał wierny i ojczyzny Szwedem chce oddać. To istotny zdrajca. I panu Olejnik Borg.
pasjonujące historie. Rzeczywiście pasjonujące, nawet film o tym nakręcą. Ale mieliśmy znaleźć Stasię. Może niech Nicic i pan Młodyjowski wrócą do swojej historii. Może tutaj będzie twój Stasiu. Krzyżacy. Nie, niech pan tego nie otwiera. Uff, już myślałem, że trafimy na bitwę pod Grunwaldem. Proszę piękna panienko, chyba ci się przyda. Dziękuję. Może to twój Staś? Trochę podobny, ale to nie on. Staś też się tak o mnie troszczył. Był moim rycerzem. Powali z dominem, to pan zwierzę szpanie. Powali z dominem.
Jest, w pustyni i puszczy. A wiesz, chłopcze, że
podróż po Afryce jest moim wielkim marzeniem. Tak, i to marzenie w końcu się spełni. Będzie pan dużo podróżował, tylko po Afryce. Swoje doświadczenie z podróży wykorzysta pan do napisania właśnie tej powieści. Nel, kiedy się podziewałaś, wszędzie cię szukałam. Ja chyba się nie lubiłam z Nelsu, ale wiedziałam, że w końcu cię odnajdę. Tak się o ciebie martwiłem. Nie martw się z Nelsu, poznamy bardzo miłego pana. Nazywa się Henryk Sienkiewicz. Podobno jest pisarzem i chłopiec, ale to dzięki nim się odnalazłam. Poznałam też różne dziwne osoby, podobno do książek pana Sienkiewicza. Ale tutaj byli krzyżacy, o których kiedyś opowiadałaś. Byli dwaj polscy rzepcice, Widzic i pan młody Joski. Ale mówi, że przybyli z potopu. Potopu? Z powieści potopu. To jedna część z trylogii Henryka Sienkiewicza. Pozostałe to pan młody Joski i ogniem i mieczem. Oraz pracowników Urzędu Miejskiego za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość.
Cieszę się, że szkoła pamięta o swoim patronie. Cieszę się, że szkoła pamięta o wartościach, które Henryk Sienkiewicz poprzez swoje powieści starał się przekazać zarówno wcześniej żyjącym, jak i przyszłym pokoleniom. A patron to szczególny. Szczególny choćby poprzez to, że jak już Janusz Sobolewski wspomniał, jego dziadek pracował w woźnej wsi. Jego ojciec urodził się w woźnej wsi, a to się nie regulacja, jakby na to nie patrzeć. Zatem o ziemi rejonowskiej mówiono, rozmawiano w rodzinie Henryka Sienkiewicza. Czy tak było względem innych patronów, trudno mi powiedzieć. Serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację dzisiejszej uroczystości, a szczególnie tym, którzy występowali. To była prawdziwa przyjemność móc Was oglądać. Również serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przez lata pracowali w tej szkole oraz pracują w chwili obecnej. Nauczacie, kształtujecie światopogląd młodych Polaków, dlatego też pamiętajcie o tym, by rozmawiać, by mówić o tym, co ma Henryka Sienkiewicza było ważne, więc by mówić o ojczyźnie, patriotyzmie, honorze, szacunku. Dziękuję bardzo. Proszę o wystąpienie pana dyrektora, pana Andrzeja Wieczewskiego. Panie dyrektorze, mam przyjemność wręczyć pana ręce pamiątkowy rewerter z okazji 40-lecia nadania czy to podstawowej tej rodziny Henryka Sienkiewicza. Mikrofonów, widzenia części występu dzieci.
naprawdę bardzo ciekawie. Zawsze chcę być taką osobą, która po raz pierwszy widzi to, co później już jest prezentowane. Z tego miejsca powinienem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości, rozpoczynając od dzieci, które tak świetnie zaprezentowały mi też swoją umiejętność, zaprezentowały też fragmenty utworów Henryka Sienkiewicza. Nauczycielom, może tutaj nie będę wymieniał nazwiska, żeby nikogo nie pominąć, rodzicom, na których za chwilę jeszcze też wrócę i nawiążę. Pozostałym pracownikom, bądź w ogóle wszystkim osobom, które przyczyniły się do tej uroczystości. Mi dane było, gdy już praktycznie rozpoczynając drugi rok pracy, obchodzić tak dużą uroczystość. Kolejna, może tak ładnie mówiąc, już za 10 lat, tak? Mam nadzieję, że kolejny dyrektor będzie miał też ciekawy pomysł, bo ten pomysł, który się został prezentowany, dało się zauważyć Państwu, odpowiada, bo cieszył się zainteresowaniem. Chciałbym też podziękować dla Pana Burmistrza, dla Pana Starosty Powiatu Grajewskiego za pamiątkowe grawertony. Jednocześnie z tego miejsca chciałbym Państwa już kończąc zaprosić w imieniu rodziców na poczęstunek, który jest przygotowany dla Państwa, tak zwane spotkanie przy kawie, jak w programie na piętrze. Dziękuję bardzo.